Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piotrek, witam was w kolejnym odcinku Ta twarz wygląda znajomo, ze mną jest Tomuś. Jestem. Słuchajcie, dzisiaj na nasz warsztat kasowy wzięliśmy nikogo innego niż czerwonowłosego Michała Wiśniewskiego. No. Świetnie, zrymowało. Tak, i zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Aha, tylko przez lato, pięknie. No dobra, no bo wiesz, dla mnie z tobą po prostu cały rok jest latem. Rozpromieniasz mi cały świat po prostu, dobra, jesteś moim słoneczkiem. Kosteczka. A w ogóle czekaj, może bym stoper ustawił, wait. A no pięknie. Nie, no, nie przygotowany. Mam. O, nie. Tam ci. Mam. Okej, okay. Kosteczka, no. Możesz liczyć. Chociaż tutaj u mnie taki Wiśniewski jest. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jest blady jak syn młynarza. No właśnie, to u mnie też. A wygląda jak marynarz. A u mnie ma czerwone włosy, tak jak Michał Wiśniewski. Ha, 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 ha! Oż ty, cheaterze ty jeden, od farciarzu. Co mówisz, cheater? Dobra, golfie. Zaczynamy? No tak, rozbieramy go, czekaj. Pamiętaj, że na klik. A ja czekaj, nie mogę włosów ściągnąć. Wiem. A co za różnica, czy start, czy na klik? Na klik. No okej. Okay. Ja mam brodkę, brudę. O. Włosy, out. No dobra, no. Gotowy. Ja włosy macham. No dobrze. Ja też mam. No. Gotowy? No tak. One, two, three, klik. O, klik. Widzicie? Jaki ładny klik. Działa, działa. I damy taki delikatny zarost. Dobrze. Włosy oczywiście czerwone. A ja sobie go zasłoniłem. O, teraz go widzę. Dobra, okej. To jest okay. Delikatny zarost. To jest to? To jest to. To że on nie ma czerwonego zarostu. Właśnie wiem, zmieniłem kolor. I brwi też ma czarne, tylko nie ma takich wypilowanych, tylko ma takie. O, takie. O Boże, jakie bym mu dać te włosy. Czekajcie, a może te włosy. Nie, bo on tu ma boki wyklone. Nie, no i muszę jednak fryzurę szukać. Dobra, takie mu dam może. W sumie takie nie są głupie. Chyba, że znajdę coś z długich. A to by było ciężko. W sumie może zróbmy go na takiego starszego Michała Wiśniewskiego, co? Tych takich dłuższych włosach? No, będzie łatwiej znaleźć. Tak jak z Mareczkiem. Tak. No. Ej, on... A, dobra. Delikatny zarost. Czekajcie, ja muszę mu zmienić głowę. Po pierwsze tak, on to ma dłuższą ten? I węższą. Dobrze, to był ten. Teraz nie. Tak. Brwi ma bliżej gdzie oczu. Jest delikatny? Oczy, o. Ten. Tak. Ej, on ma czarny. Co ma czarny? O Jezu, nie, to okropnie wygląda. Bez zarostu chyba go zrobię. Ja go dałem z takim delikatnym. To okropnie wygląda w Simsach, dobra, nieważne. Brwi też ma czarne. Tak. A czy bardziej to siwe już. On brudkę ma mniejszą. Takie, tak. O taki, dobra, okej, okay, taki popielaty bardziej, dobra, może być. Czekaj. Usta ma małe. No wciśnij się te usta, no. Tylko on ma i bliżej nosa. To mu muszę obniżyć. Oczy. Przede wszystkim oczy muszę mu zmienić. No właśnie, on ma takie. Oczy takie... Nie dziwne. No takie... Takie kurde, no. No takie, no, no właśnie, no. Ja pierniczę, ty. Ty. Dobra, daj mu coś takiego. Potrzebuję zmarszczkę. Okej. Okay. On ma bardzo małe usta. Tak, wiem właśnie. Czyli czoło nie, bo ma po liftingu, czy po czymś tam. Ej, mięśnie wargi się nie da zrobić, no to jest hit. O mnie ma strasznie twarz grubą. Znaczy, u mnie też, trzeba przyznać, że ma... Ale kurczę, on ma tą wargę strasznie wielką. Czemu nie mogę tego zmniejszyć? Ja też nie mogłem. Ale buba. Ej, nie mogę ma tej twarzy wyszczuplić? Ja mu wyszczupliłem już, tylko... Oczy... Teraz nos muszę poprawić. Nie, to wiecie... Nie, ja to muszę chyba na czole mu zmienić. Halo, czoło. Ej, brwi... Aromata. Dobra, jakby teraz... O nie, o Boże, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Edycja detali, jeszcze raz. Ej... Co ty masz z tym twarzą? Z tym twarzą. Z tym twarzą, tak, z tym twarzą, Tomku, tak, z tym twarzą. Z tą twarzą. Hmm. Tak jakaś nieproporcjonalna, no. Nie no, oczy ma, ja by zobaczył, że już z bankrutem jest, no. Boże Tomek, no. Już oszczędziłbyś go trochę, chociaż na kasie. Co? Nic. No taką minę miał, no.
Albo jak przy dobrym zatwardzeniu. Jak twoja simka z sobotniego. W sumie mogę pogrubić trochę nos, bo ma za... O, ma ućpane oczy. Możliwe. Nie widziałem go jeszcze. Stary, z której strony to jesteś Wiśniewski? Chyba ma za bardzo twarzy. On ma brodę za bardzo wystającą u mnie. Nie, ja go robię bez zarostu, bo ten zarost mi chyba coś psuje. Mi też właśnie jakoś tak. Nie, ten zarost jest o kant do prostu. 5,5 minuty. A bez wygląda jakaś dziewica. Ile mamy? No ponad 5 minut. O Boże. No, super. A za to wiesz co? Dało mi to do myślenia, że mu te usta rozszerzyć troszeczkę, bo nie masz takich ściśniętych. Czekajcie, zrobimy to. Czy ja tu mogę coś wcisnąć? Halo? O. Zrobimy tak. Nie. On ma głowę w diament, to trzeba przyznać. I strasznie go wyszczupiłem, może za bardzo. Jak głowę w diament? Co ty tam miałeś? No diament. Bo twarze mają różne kształty i on ma ewidentnie taką diamentową chyba, tak mi się wydaje. Ma taką ten... Tak, Piotrze, tak. Ty, ja no, nie... Wiśniewski to nie jest, nie. Mnie nawet koło wiśni nie stał. Definitely not. Chociaż... Nie. Nie jest najgorzej. Nie. Wciskaj się, no. Ty. Nie ciskaj wiśnią. Ty, no ja mu... No ja to próbuję już wszystkim ruszyć, żeby to się zmieniło coś. Okej, ja mogę mu jeszcze tutaj... Dobra, o, nie, ja tak. Go już ubieram. Dobra, w sumie u mnie nie jest najgorzej, u mnie jest młody wiśnia trochę. Czego? Troszeczkę. On miał takie dziwne stroje, ty tam coś z gotowych. Miał takie ekstrawaganckie. Tak. W ogóle... Nie. Tak, ja w ogóle muszę go trochę wyszczupić. W sumie takie Rambo. Okej. Ej, ja mam... Ej, ja nie wiem, w jakich on strojach chodzi. Tutaj go wszczuplimy, trochę mu to zmniejszymy. On w ogóle nie był umięśniony nigdy, nie? A nie wiem. No nie był. No ja, to on jest taki... Już nie. Dobra. Jest umięśniony. Ej, co by go tu ubrać? Okej, trochę mu nogi zmniejszymy. W sumie to by było takie ciekawe. O. Dajmy te buty. Zobaczmy, co z tą twarzą możemy zrobić. Dobra, okej, teraz tak. Z twarzą. Na całe ciało. Dajmy mu jakiś taki ekstrawagancki, faktycznie taki garnitur marynarkę. Coś w tym stylu? Czekaj, dajmy nie, wszystkie Boże, włosy. Nie. Chyba, że jakoś po prostu koszulkę. O, wiem, co mu dam. Jest tutaj taka koszulka? Mm-mm. Nie ma, kurde. Ej, ja nie mogę mu tego fryza. 3 minuty to musi jak coś. No super, dobra. To 3 minuty, 3 minuty. Może mi się uda włosy mu znaleźć. Nie. Ej, strasznie trudno. Właśnie sam to widzę. Nie dobra, damy. Jeansy mu dam przetarte. Jak zawsze te same, chyba. Nie. Dobra, nóżki ci trochę poszerzę. To nie było, że takie szczupłe. Poszerz mu. Nie, nie może być taki ulizany. Nie. Aha, kuźwa, ciągle. Dobra, to mu trochę powiększę. Trochę za duży. Dobra, ale dobra. O. No teraz jest chyba okej. Dobra, dałem mu lepszą chyba fryzurę, tylko ta twarz coś mi nie pasuje. Nie, dobra, cofam. Mi w tej twarzy nie pasuje... Nie wiem, co mi nie pasuje w sumie. Oczy chyba najbardziej. Dobra, zróbmy go tak. O! Taki mały, lepiej. Młody wampir. Nie, oczy. Tu jest definitywny problem z oczami. A jakbym zmienił kolor oczu? Dobra, lepiej. Lepiej. Tylko te usta ma takie, strasznie ściśnięte, kurna. Ja nie mogę mu dolnej wargi zmienić, to jest problem, bo musiałbym wybrać z gotowych. Ja górnej nie mogę. Ale czekaj, my przecież możemy zmienić usta. Możemy, przecież, możemy brać z gotowych, przecież no wszystko cicho, chcemy. Zapomniałem. To nie jest, wiesz, Ugly to Beauty. To nie ten kas.
No właśnie. Ja znalazłem. No dobra, okej. Okay. Nos ma chyba... Okej, okay, chociaż mogę mu jeszcze trochę poszerzyć ten nos. Bo ma taki kartoflowaty. Tu, tą ma troszeczkę szerszą. Dobra. Ej, jest na zębie gusta. Mhm. No on ma takiego kartofla, no ma. To ucho też jest jakieś takie... Mhm, super, zmieniłem mu głowę. Dobra. Moment, co ja to mogę jeszcze mu zmienić? Co on ma z tym rejokiem? On ma garba. Ma takie jest! Nos. No hala. Trafiłem to, co chciałem. Tak? Dobra. Nie wiem, jakim cudem. Usta chyba mu troszeczkę mogę wędzić, bo on ma takie... On ma te usta wklęśnięte 50 sekund, Tomek. 50 sekund? Tak. On ma te usta wklęśnięte, a brodę ma troszeczkę wystającą. O tak. Nie zdążę go pogrubić, dobra. Kość policzkową ma wystającą, to jest okej, okay, to jest done. No chyba nie mam co mam jeszcze ten dorobić. Chyba jest okej. Okay. Nie, nic nie poprawię już. Chyba nie ma takiej możliwości. No dobra, już na oko okej. Okay. Czy mam jeszcze czas? Mamy jeszcze 20 sekund. Boże, nie, to mogę, mogę nad strojem popracować. Mogę jakąś inną koszulkę wybrać, coś? O, to mu dam. O, no idealnie. Tutaj jest jakiś, o. Buty! Cholera. Coś tu jest nie tak. Thank you! Okej. Okay. Dobra, no. Koniec czasu. Wysyłasz zdjęcie? A, no tak. No dobra. Najpierw twarz? Tak, twarzy. Dobrze. Czekaj, bym prawie telefon wyjął. Pięknie. Nie mogę mi na WhatsAppa. Czekajcie. Mamuś, zadzwonię do ciebie za 2 minuty. Czekajcie, przepraszam. Mama by... Nie dałaby... Pozdrawiamy mamę Tomka. Mama by nie dała za wygraną. Dawaj, wysyłaj. No już. Już wysyłam. To kontakt się jakoś wykrzywił, no. Poszło. Dobra, już. O Boże, Tomek. Co? O Boże, nie. No tak, ładnie. No, przepraszam, Tomek, nie, przepraszam cię. Przepraszam. Nie nagrywam z tobą więcej. Przepraszam. Ale twój też niepodobny. No wiem, ale no twój wygląda jak kobieta. Bo jest biały jak śnieg. Ja bym go dał w innych barwach. No, jak w innych barwach wygląda lepiej. Nawet jako murzyn lepiej wygląda. Znaczy, ja nic nie mówię. To wy decydujecie w komentarzach i mam nadzieję, że wam się ten kas podobał. Oceńcie, który Michał Wiśniewski jest bardziej podobny do Michała Wiśniewskiego, czy mój, czy Tomka. I co, i dajcie koniecznie łapkę w górę, subskrybuj. I wiecie, o co chodzi. No. Ze mną był Tomuś. Byłem. Macie się do zobaczenia w kolejnym kasie. Pa, pa! Pa!